Propaganda cała także, proszę pani. No, ale szanse Warszawie dano. Chodziło o to, że polityka zamieściła posępny, dosyć krytyczny, jak na owe czasy i warunki, reportaż ze Zgorzelca na temat upadku tej miejscowości. I Szelika zaczął się, autor, to Zygmunta Szeliki reportaż, zaczął się bronić, a na to towarzysz Olczowski powiedział, bo wy, towarzysz Szeliga, wy byście się lepiej czuli w Gerlitz. I tym samym zamknął mu usta. No ale jesteśmy dalece od tamtych czasów. Chciałem Można jeszcze wrócić do wyjściowego pytania, bo to czy należy chwalić PiS, kiedy na to zasługuje? Niech oni coś zrobią fajnego. To jest jasne, że chyba co do tego się wszyscy zgodziliśmy, że ta krytyka totalna nie ma za wiele sensu i też wydaje mi się, że już w tej debacie między nami się pojawiło przynajmniej kilka tematów, o których pewnie chętnie byśmy podyskutowali, poszukali jakichś rozwiązań. Ja tak gwoli małej tylko polemiki chciałabym przypomnieć, że w tym studiu siedzą sami wygrani polskiej transformacji. Nie tylko dwóch i dwoje, czy tam jeden i ten, tylko jest tutaj czwórka wygranych polskiej transformacji, bo niezależnie od tego, skąd pochodzimy, osiągnęliśmy bardzo dużo. Ale i ostatnia uwaga. Jest rzeczą interesującą, wartą, myślę, zastanowienia. Z jakiego to powodu Trzecia RP jako państwo, pewnie od samego swojego zarania, ale najbardziej intensywny sposób, co było widać, po, jeżeli się obserwowało uważnie debatę publiczną, krytykowana była po 25 latach, czyli od 2014 roku, i że była krytykowana ludzi, zarówno przez prawicę, jak i przez lewicę. Co kto o czym może mówić? Że w pewnym sensie to myślę, państwo, które z całą pewnością i nie jest idealne, ale osiągnęło olbrzymi sukces, w którymś momencie stało się nierzeczywiste, stało się czymś, co należy bardziej skrytykować niż docenić. I przypuszczam, że tę właśnie nierzeczywistość, nie wiadomo, co ona myśli, niekonieczność, ten brak zaufania do Trzeciej RP jakoś podziela Prawo i Sprawiedliwość. Przynajmniej jak się czyta autobiografię Jarosława Kaczyńskiego, to można dojść do wniosku, że Jarosław Kaczyński uważa, że po prostu skoro się to raz zaczęło i było niedoskonałe, to trzeba zacząć jeszcze raz i tym razem będzie doskonalsze. Oczywiście nie ma takiej logiki, która by pozwoliła na to, żeby udowodnić takie twierdzenie, ale jest tam głęboka nostalgia za nowym początkiem. I też w tych krytykach Trzeciej RP, lewicowych i prawicowych, ja dostrzegam taką samą nostalgię za nowym początkiem. Tylko czy to nie jest tak, że jeżeli cały czas marzymy o nowym początku, to nie myślimy o tym, co w przyszłości? Ja na przykład nie wypatruję nowego początku, dlatego że uważam, że nowy początek w domu przede wszystkim opierał się na gigantycznym kłamstwie, że transformacja polska była przegrana, że Trzecia RP była w ruinie. I to wszystko absolutnie przeczyło temu, co widziałem i słyszałem. To jest jak z tym wojskiem. Jak z tym wojskiem, że minister Macierewicz mówi, że zastał Polskę bezbronną, a w dwa tygodnie czy miesiąc później już się pręży, że jesteśmy tutaj uzbrojeni, potężni, silni i tak dalej. No, nowy początek, który się opiera na kłamstwie, moim zdaniem nie zasługuje na zaufanie. Zwróćmy uwagę, że wciąż żyjemy w takich czasach, to znaczy, że... Nie, to bardzo zabawne, że zarówno zobaczcie na przykład, panowie, że fenomen Trumpa polega na czymś bardzo podobnym, to znaczy na takim kreowaniu rzeczywistości, mówieniu różnych obrazów, prawda, potem dziennikarze przychodzą, mówią, ale to nieprawda. Więc wtedy Donald Trump mówi, oj, przepraszam, i idzie dalej, ja prawda? Więc to jest też szersze zjawisko, które się w tej chwili nazywa postprawdą. Biorę jądro z tego, co mówił kolega Woś, że my bardzo zadowoleni z transformacji, czy ludzie bardzo zadowoleni, życzenia składa, nie widzieli jej kosztów, czy nie doceniali jej stron negatywnych, czy jak ona to nie widzieli tych ludzi, którzy nie partycypowali.
Na to się jestem w stanie, z tym się jestem w stanie zgodzić. Się tego natomiast nie robi na z totalnym odrzuceniem transformacji trzeciej RP i z przekreśleniem w ogóle, że mówieniem, że to stracone lata były i tak, no z tym się nie ma. Ale bo to bardzo zabawne, bo mnie na przykład bardzo swego czasu zbulwersowała wypowiedź prezydenta Komorowskiego z okazji obchodów 11 listopada, który powiedział, dokładnie powtórzył ten sam manewr, to znaczy powiedział, że my w roku 89 zastaliśmy Polskę zrujnowaną i podnieśliśmy ją i zobaczcie, jak nam się to wszystko udało. To z kolei to było dokładnie to samo, to znaczy totalne odrzucenie tego wszystkiego, co było wcześniej. To, co pan mówi, znaczy, to pan na równej płaszczyźnie kładzie PRL i trzecią RP. Nie, mnie tylko chodzi o to, że to jest manewr powtarzany nie tylko przez akurat Prawo i Sprawiedliwość, ale również przez obrońców trzeciej RP, którzy twierdzili, że oni w tak złym stanie zastali Polskę w roku 89, że no popełnili błędy, no ale przecież nie możemy tego porównywać i tak dalej. Na przykład wygłaszali to ludzie, którzy bardzo wiele od tegoż PRL-u dostali w formie edukacji. Nie chcę powiedzieć, chcę wrócić do tego sporu pokoleniowego. Chcę powiedzieć tylko tyle. Prawdopodobnie jest tak, że zawsze jest... Młodzi ludzie w tym wieku uważają, że to, co otrzymali jakby w prezencie, sytuacja, w której się urodzili, to są oczywiste i nie ma powodu, żeby się tym zajmować i tego bronić. Tylko, że taki brak społecznej pamięci się po prostu często źle kończy. Po prostu tylko tyle. Kończy się na przykład tak właśnie, że się odrzuca to. Ten 89 rok to jest, jeżeli byłoby, dlaczego to społeczeństwo zgodziło się na tą transformację? Dlaczego jednak, nie tylko dlatego, że miało takie elity i Solidarność to popierała, ale też dlatego, że wszyscy wiedzieli, co to była ten PRL, no. I no przecież trzeba to przyjąć do wiadomości, no, a nie teraz opowiadać o zaletach PRL-u. Wszystko się kończy, kończy się też nasz program i chciałem bardzo Państwu podziękować. Nie rozstrzygnęliśmy wszystkich tutaj sporów. Doszliśmy do wniosku, że trzeba chwalić, kiedy na to zasługują i ganić, kiedy na to zasługują. Ja nie jestem pewien, czy to jeszcze ma sens. To znaczy już tak jakby tak głębokie te rowy zostały wykopane, że... No ale wie Pan, ja mogę powiedzieć, że to nie ma sensu, ale Pan musi widzieć sens, bo między nami jest co najmniej 30, jeżeli nie więcej lat różnicy, jakoś będzie musiał Pan je przeżyć. Na tym kończę. Słuchajcie, nasz program. Bardzo dziękuję naszym gościom, którymi byli pan Seweryn Blumstein, pani Karolina Wigura i pan Rafał Woś. Bardzo gościom dziękuję, że poświęcili nam swój wieczór, a ze słuchaczami spotkamy się za tydzień o tej samej porze. Dobranoc. Goście Asentra. Całej audycji wysłuchasz w aplikacji mobilnej TOK FM oraz w archiwum na stronie tokfm.pl/audycje. Reklama. Tym, którzy zatrzymali się w Hampton by Hilton, przypominamy, że logowanie, blogowanie, tweetowanie, smsowanie, e-mailowanie, przesyłanie, ładowanie i ściąganie multimediów jest u nas całkowicie bezpłatne. A tych, którzy płacą dodatkowo za to wszystko w swoim hotelu, zachęcamy, by następnym razem zarezerwowali Hampton by Hilton. Zawsze najniższe ceny przy rezerwacji bezpośrednio na hilton.pl. Reklama. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Wtorek, 20 września, minęła 21. Informacje TOK FM. Anna Draganek. Premier Beata Szydło spotkała się z działaczkami Solidarności, które protestowały w gmachu resortu zdrowia. Ruszyła budowa muru we francuskim Calais. Policja zdradza szczegóły napadu na bank w Świnoujściu. W przyszłym tygodniu ma być gotowy nowy projekt ustawy o płacy minimalnej w służbie zdrowia. To jedno z ustaleń po spotkaniu pielęgniarek z Solidarności z premier Beatą Szydło i ministrem zdrowia Konstantym Radziwiłłem. Po trwającej ponad dobę okupacji budynku resortu zdrowia pielęgniarki zgodziły się na rozmowy z szefową rządu w Centrum Partnerstwa Społecznego. Domagają się podwyżek płac w służbie zdrowia i uregulowania kwestii wynagradzania przedstawicieli poszczególnych zawodów w tym sektorze. Tomasz Węskę.
Rozmowy trwały niecałe 2 godziny. Premier Szydło określiła je jako dobre i rzeczowe i zapewniła, że rząd jest otwarty na postulaty związkowców służby zdrowia. Jesteśmy bliscy tego, żeby te pierwsze projekty ustaw zostały już przyjęte. Będą trwały konsultacje. Maria Ochman z Krajowego Sekretariatu Ochrony Zdrowia NSZZ Solidarność była mniej entuzjastyczna. Nie było słodzenia i nie było landrunkowej sytuacji. Na koniec powiedzieliśmy bardzo wyraźnie, nie mamy zaufania do ministra Radziwiłła. Pani premier powiedziała, ja mam to zaufanie i wierzę, że pan minister to zaufanie u państwa odbuduje. No to mamy terminy i będziemy tego pilnować. Pielęgniarki zapewniają, że jest to dopiero początek drogi w rozmowach z rządem i podkreślają, że nie chodzi im o własne płace, ale o płace wszystkich zatrudnionych w ochronie zdrowia, w tym ratowników medycznych, fizjoterapeutów czy diagnostów. Tomasz Fęskę, TOK FM. Prokuratura zwróci się do Polskiej Grupy Zbrojeniowej o dokumenty dotyczące zawieszonego rzecznika MON-u Bartłomieja Misiewicza. Śledczy chcą sprawdzić, czy jego powołanie do Rady Nadzorczej spółki było zgodne z prawem. Sprawę Misiewicza do prokuratury skierowała Platforma Obywatelska. Wątpliwości budzi jego wykształcenie i przygotowanie do zasiadania w Radzie Nadzorczej spółki. Nie zdał bowiem wymaganego do tego egzaminu. Tymczasem Misiewiczów w Polsce szuka Nowoczesna. O dotychczasowych wynikach akcji Misiewicza są wśród nas, mówił lider partii Ryszard Petru. Rozpoczęliśmy tę akcję kilka dni temu, aby pokazać, jak bardzo sitwa pisowska ogarnęła spółki Skarbu Państwa. Dostajemy dużo informacji z Polski, z różnych miejscowości. Zweryfikowaliśmy, na razie mamy listę 227 osób, które nie mają kompetencji, będąc wyłącznie znajomymi PiS, albo byłymi radnymi, albo byłymi posłami. Właśnie dostali internetowe stanowiska w spółkach Skarbu Państwa. Nowoczesna zbiera te informacje dalej. W środę w samo południe uruchomi specjalną stronę internetową, na której można informować o takich nieprawidłowościach. Słuchasz informacji TOK FM. W najbliższym czasie prokuratura regionalna w Lublinie zadecyduje, czy wszcząć śledztwo w sprawie aukcji koni Pride of Poland w Janowie Podlaskim. Zawiadomienie złożyły 2 posłanki Platformy Obywatelskiej. Na razie wszczęto postępowanie przygotowawcze, mówi prokurator Waldemar Moncarzewski, a chodzi o przepis mówiący między innymi o możliwym niedopełnieniu obowiązków przez organizatorów aukcji. Niedopełnieniu obowiązków bądź przekroczeniu uprawnień przez osoby zobowiązane do zajmowania się sprawami majątkowymi i sprowadzenia niebezpieczeństwa wyrządzenia znacznej szkody majątkowej w mieniu podmiotu. Sprawa dotyczy aukcji, w trakcie której najbardziej prestiżowa Klaczemira trafiła pod młotek 2-krotnie. Za pierwszym razem osiągnęła wartość ponad 500 000 euro, ale nie można było ustalić, kto ją wylicytował. Ostatecznie poszła za znacznie niższą kwotę. Ruszyła budowa murów Calais, gdzie w prowizorycznym obozowisku koczują migranci, z których część próbuje nielegalnie dostać się do Wielkiej Brytanii. Mur ma mieć 4 metry wysokości i 1 kilometr długości. Jego głównym celem jest ochrona dostępu do drogi, portu i tunelu pod kanałem La Manche. Zostanie wybudowane kilkaset metrów od dżungli, jak nazywane jest obozowisko, w którym przebywa w tej chwili ponad 10 tysięcy osób. Mur ma być gotowy przed końcem roku. Przypomnijmy, to wspólna inicjatywa władz Francji i Wielkiej Brytanii. Ojciec podejrzanego o dokonanie ostatnich zamachów bombowych w Nowym Jorku i stanie New Jersey zgłosił go 2 lata temu policji jako terrorystę, informuje New York Times. Dziennik powołuje się na 2 wyższych rangą przedstawicieli władz policyjnych. Ojciec miał to zgłosić policji w 2014 roku, po tym, gdy jego syn został aresztowany w związku z domową awanturą i oskarżeniem o atak na brata z użyciem noża. 28-letni Ahmad Khan Rahami trafił do aresztu w poniedziałek. Na koniec tego wydania informacji TOK FM wracamy do kraju. Policja zdradza, że za napadem na bank w Świnoujściu, z którego w ubiegłym tygodniu już oszuści podający się za policjantów wynieśli 200 tysięcy złotych, stoi większa grupa przestępcza, prawdopodobnie kierowana z zagranicy. Sebastian Wierciak. Udaje się zatrzymywać Płotki, ale nie samych szefów gangów, którzy ukrywają się za granicą, przyznaje komendant wojewódzki policji w Szczecinie Jacek Cegieła. Często jest tak, że osoby, które fizycznie odbierają gotówkę czy pieniądze, są zatrudniane jakby z ogłoszenia i nieczęsto są w pełni świadome tego, do czego są wykorzystywani. Oszuści, podając się za policjantów komisarza Stępnia i komisarza Lipskiego, próbowali wyłudzać pieniądze w kantorach i w bankach w Koszalinie, Kołobrzegu i w Świnoujściu. Udało im się przekonać kasjerki w banku w Świnoujściu do wypłaty 200 tysięcy złotych, by rzekomo te pieniądze ochronić. Kuriozalne by było, gdybyśmy jako policja prosili bank, żeby nam wydał pieniądze, bo będzie napad i żeby sprawcy nie zabrali pieniędzy. Nigdy takich sytuacji nie dochodzi. Lepiej zakodować to sobie w głowie, jak fakt, że komisarz Stępień pracował w serialowym 13 posterunku. Ze Szczecina Sebastian Wierciak, TOK FM. Pogoda. W dzień bez deszczu, tylko w Kujawsko-Pomorskim, w Wielkopolsce i województwie łódzkim. I tam też będzie najwięcej przejaśnień. W pozostałych regionach może przelotnie popadać deszcz. Na termometrach w ciągu dnia od 11 stopni w Zakopanem, 15 w Warszawie, przez 16 w Trójmieście, 17 w Poznaniu i Wrocławiu, do 19 stopni w Szczecinie.
Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.